with the Prophet. Do you mind us translating? Yes, Maharaj. What did Nanda Vats? Haribol. Haribol. So we got good verses today. Mamy dzisiaj dobry werset. Chapter 10, text 9. Rozdział 10, tekst 9. Magyana Timirandasya Janagana Salakayam Chakshu Smritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manavistam Shapitam Jena Bhutale Swayam Upakaramaya Dadati Swaparantikam Vandeham Shri Guru Shri Yatavar Kamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagajatan Sagana Raganatan Vitam Sajivam Sadvaitam Sadvarutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishaka Vitamscha He Krishna Karana Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kantarara Kantanamostute Tapta Kanchana Gaurangi Rade Vrindavaneshwari Vishavanu Stuta Devi Pranamami Hari Priye Vanchaka Pitaryubhyascha Kripa Sindhuvayevacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadara Shri Vasari Gaura Bhaktivinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. So I hope everyone had a very nice holiday season. Janmashtami and Srila Prabhupada's Vyasa Puja. Mam nadzieję, że wszyscy mieli wspaniały sezon festiwali. Shri Krishna Janmashtami i Vyasa Puja Shri Prabhupada. Shri Prabhupada ki. Shri Prabhupada ki. Lord Shri Krishna ki. Jai. Okay. So this verse, these nutshell verses, starting with the one we did last time, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11. They're considered nutshell verses because after hearing these four verses, then Arjuna was convinced. And this is really where he surrenders. Te cztery wersety, których omawianie zaczęliśmy od wczoraj, werset 8, 9, 10 i 11 z 10 rozdziału Bhagavad Gita, uważane są za esencję Bhagavad Gita. Because here Krishna is laying it out very clearly. He's the source of everything material and spiritual. The wise should worship me with all their hearts. And they enliven each other by discussing about me. Today's verse. W tych wersetach Krishna tak jasno wyjaśnia, że źródłem wszystkich światów duchowych i materialnych wszystko z niego emanuje. Mędrcy angażują się w służbę oddania dla niego i czczą go z całych serc swoich. W dzisiejszym wersecie, że ich myśli zawsze są pogrążone w Krishnie. And after hearing these four verses, then Arjuna agrees, yes, you are Parabrahma, Parandharma, Pavitram Puramam. So Arjuna agrees. Here at the end of these verses, that Krishna is the supreme personality of Godhead. I po wysłuchaniu tych czterech wersetów, Arjuna zgadza się z tym, że Krishna jest Bogiem najwyższą osobą. So today's verse: Machchita Madhikata Prana, Maurayanta Parasparam, Katayantaschamam Nityam Tushyanti Cha Ramanti Cha. We go word by word, machchita. Machchita. Their minds fully engaged in me. Ich umysły w pełni zaangażowane mną. Madgata prana. Madgata prana. Their lives devoted to me. Ich życia oddane mnie. Bodhayanta. Bodhayanta. Preaching. Nauczając. Parasparam. Among themselves. Pośród nich. Katayantaha.
Katayanta. Talking. Rozmawiając. Cha. Ta. Also. Także. Mam. Mam. About me. O mnie. Nityam. Nityam. Perpetually. Nieustannie. Tushyanti. Tushyanti. Become pleased. Są zadowoleni. Cha. Ta. Also. Także. Ramanti. Ramanti. Enjoy transcendental bliss. W transcendentalnym szczęściu. Cha. Cha. Also. Także. Translation and purport by His Divine Grace, Srisi Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Krishna says, the thoughts of my pure devotees dwell in me. Their lives are fully devoted to my service, and they derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing about me. Krishna mówi, myśli moich czystych wielbicieli zawsze pogrążone są we mnie. Życia ich są podporządkowanie służbie dla mnie, a rozmowy o mnie, którymi oświecają się nawzajem, są dla nich źródłem ciągle wzbierającej radości i szczęścia. So here it's very clear, Krishna is advising us how we should behave. Tutaj Krishna bardzo jasno zaleca nam, jak powinniśmy się zachowywać. Perpetually, nityam, we should do this all the time, which is discussed amongst ourselves. Nieustannie, nityam, cały czas powinniśmy tak dyskutować o tym w sobie. Then gradually it'll become more and more pleasing to Shanti. I wówczas stopniowo to będzie coraz bardziej radosne to Shanti. But in the beginning we may feel a little restless, but if we go on hearing, then we'll become very joyful. Na początku możemy być trochę niespokojni, ale gdy tak ciągle słuchamy i słuchamy, to zaczyna to przynosić coraz większą radość. Means like the word Rama means the source of all bliss, Ramanti. Ramanti pochodzi od tego słowa Rama, które oznacza źródło wszelkiego szczęścia. Therefore, pure devotees whose characteristics are mentioned here engage themselves fully in the transcendental loving service of the Lord. Their minds cannot be diverted from the lotus feet of Krishna. Their talks are solely on the transcendental subjects. The symptoms of the pure devotee are described in this verse specifically. The devotees of the Supreme Lord are 24 hours daily engaged in glorifying the qualities and pastimes of the Supreme Lord. Their hearts and souls are constantly submerged in Krishna, and they take pleasure in discussing him with other devotees. Czyści wielbiciele, których cechy zostały wymienione tutaj, całkowicie angażują się w transcendentalną służbę miłości dla Pana. Nic nie jest w stanie odwieść ich myśli od lotosowych stóp Kryszny. Przedmiotem ich rozmów są jedynie tematy transcendentalne. Szczególnie ten werset opisuje symptomy właściwe dla czystych wielbicieli, którzy przez 24 godziny na dobę zaangażowani są w gloryfikowanie cech i rozrywek Najwyższego Pana. Ich serca i dusze są całkowicie i cały czas pogrążone w Krysznie, a dyskutowanie o nim z innymi wielbicielami jest dla nich źródłem przyjemności i szczęścia. So to facilitate this opportunity to meet together and discuss, a first Srila Bhaktisiddhanta created an institution, Gaudiya Math, to give this opportunity. By dać tą sposobność spotykania się i dyskutowania, najpierw Srila Bhaktisiddhanta stworzył Gaudiya Math. So Lord Chaitanya didn't form any institution. He just traveled and preached, and even when the one South Indian Brahmin wanted to come with him, he said, no, you stay here and discuss amongst the other villagers, and I'll connect with you on the spiritual side. Pan Chaitanya, on nie stworzył żadnej instytucji, po prostu podróżował i gdy w południowych Indiach jeden Brahmin chciał się do niego przyłączyć, to pan Chaitanya powiedział, nie, zostań tam, gdzie jesteś, i po prostu dyskutuj spośród osobami, które cię otaczają, a ja będę z tobą na transcendentalnej płaszczyźnie. But Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he saw the need for an institution so that the preaching would go on in an organized way and the standard in the temples would be of the best quality.
ale Śla Bhaktisiddhanta zauważył potrzebę zorganizowanego nauczania i stworzył świątynie, które były takiej najwyższej jakości. He saw that Kali Yuga was progressing and the people were not pious enough to just on their own organize together and go on with this hearing and chanting. Widział, że wraz z postępem Kali Yugi ludzie nie byli tacy zdeterminowani, żeby tak w swoim towarzystwie skupiać się na intonowaniu i gloryfikowaniu Kryszny. And Srila Prabhupada was very much fully in the mood of his Guru Maharaj and carried it on to the next level to make it all over the world. Śla Prabhupada był w pełni w nastroju swojego Guru Maharaja i wzniósł to nawet na jeszcze wyższy poziom, że założył świątynię na całym świecie. He never felt he was doing something on his own individual behalf, but he was always thinking, this is pleasing to my spiritual master. I nigdy nie patrzył na to, jak gdyby robił coś samemu. Wszystko widział jako służbę i dla zadowolenia swojego mistrza duchowego. And because he had the full mercy of his spiritual master, therefore he was able to accomplish such a wonderful thing to create this international society. A ponieważ miał pełną łaskę swojego mistrza duchowego, to był w stanie zrobić taką wspaniałą rzecz, jak stworzenie tego międzynarodowego towarzystwa. And he's giving us that opportunity also to cooperate with him and to do something wonderful in this world, which is otherwise gliding to hell. I daje nam także tą sposobność, byśmy mogli zrobić coś dobrego dla tego świata, który w przeciwnym razie tak ześlizguje się do piekła. Any intelligent person can see that there's no hope for peace in this world. Każda inteligentna osoba jest w stanie zobaczyć, że nie ma nadziei na pokój w tym świecie. Simply quarreling year after year, generation after generation, there's always fighting and war. Ludzie kłócą się tak pokolenie po pokoleniu, zawsze są wojny. In the preliminary stage of devotional service, they relish the transcendental pleasure from the service itself. And in the mature stage, they are actually situated in love of God. Once situated in that transcendental position, they can relish the highest perfection which is exhibited by the Lord in his abode. Lord Chaitanya likened transcendental devotional service to the sowing of a seed in the heart of the living entity. Na początkowym etapie służby oddania czerpią transcendentalną przyjemność z samej służby, a w dojrzałym stanie osiągają prawdziwą miłość do Boga. Raz osiągnąwszy tą transcendentalną pozycję, mogą rozkoszować się najwyższą doskonałością, którą Pan manifestuje w swoim królestwie. Pan Chaitanya porównuje transcendentalną służbę oddania do zaszywania ziarna w sercu żywej istoty. There are innumerable living entities traveling throughout the different planets of the universe, and out of them there are few who are fortunate enough to meet a pure devotee and get your chance to understand devotional service. This devotional service is just like a seed, and if it's sown in the heart of a living entity, and if he goes on hearing and chanting, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, then that seed fructifies, just as the seed of a tree fructifies with regular watering. Jest niezliczona liczba żywych istot podróżujących po różnych planetach wszechświata, lecz spośród nich wszystkich zaledwie parę jest tak szczęśliwych, by spotkać czystego wielbiciela i otrzymać szansę zrozumienia służby oddania. Ta służba oddania jest jak ziarno. Jeżeli zostanie zasiana w sercu żywej istoty, i jeśli ta osoba kontynuuje słuchanie i intonowanie Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, ziarno to owocuje, tak jak owocuje nasienie drzewa, jeśli jest regularnie podlewane. Very clear here that we need the help of devotee. Także z tego jest bardzo jasne, że potrzebujemy pomocy bhakty. It's practically impossible to become a devotee without the help of another devotee. Nie jest praktycznie możliwe, by zostać samemu bhaktą bez pomocy innego bhakty. So Prabhupada is giving that help to everyone for the next 10,000 years. I Śla Prabhupada daje tą pomoc wszystkim przez najbliższe 10 tysięcy lat. This is his Shaktivesh. He's been empowered by Lord Nityananda
to establish this movement all over the world. Jest on Shaktiavesh, został upełnomocniony przez Pana Nityanandę do rozprzestrzenienia tego ruchu na całym świecie. So we have two duties. We have to keep ourselves pure so we can keep getting the mercy, and we have to try our best to keep Prabhupada's movement pure also. Mamy dwa obowiązki. Jedno to to, żeby utrzymywać samemu siebie w czystości, a drugie, żeby również w czystości utrzymywać ten ruch. Then good souls will be attracted to the purity of this movement, and the movement will go on unchecked for the next 10,000 years. Wówczas dobre osoby zostaną przyciągnięte przez czystość tego ruchu i ten ruch będzie bez żadnych przeszkód rozwijał się przez 10 tysięcy lat. So the very nice analogy of putting the seed in the ground and watering it. In the same way, Guru and Krishna, by mercy of Guru and Krishna, the seed is planted in our heart. We go on watering with the Shravanam Kirtana Vishnu, then it'll grow. Jest to taka piękna analogia podlewania roślinki, więc w ten sam sposób, gdy poprzez intonowanie Hare Krishna podlewamy tą naszą roślinkę służby oddania, to dzięki łasce Krishny i Guru ona będzie wzrastać. The spiritual plan of devotional service gradually grows and grows until it penetrates the covering of the material universe and enters into the Brahma Jyoti effulgence in the spiritual sky. In the spiritual sky also, that plant grows more and more until it reaches the highest planet, which is called Goloka Vrindavan, the supreme planet of Krishna. Ultimately, the plant takes shelter under the lotus feet of Krishna and rests there. Gradually, as a plant grows fruits and flowers, that plant of devotional service also produces fruits, and the watering process in the form of chanting and hearing goes on. Duchowa roślinka służby oddania stopniowo rośnie, aż zaczyna penetrować pokrycie tego wszechświata materialnego i wchodzi w promienie Brahma Jyoti w niebie duchowym. Rosnąc dalej w niebie duchowym, osiąga ona najwyższą planetę, która nazywana jest Goloką Vrindavaną, najwyższą planetą Kryszny. Ostatecznie roślinka ta przyjmuje schronienie u lotosowych stop Kryszny i tam spoczywa. So this is an important point that we shouldn't think, oh, now I'm so advanced, I've already attained perfection, so I don't have to chant and hear anymore. Więc nie powinniśmy myśleć, że jesteśmy tacy zaawansowani, że osiągnęliśmy już doskonałość, więc nie potrzebujemy już dłużej słuchać i intonować. We have description from the Krishna book how the gopis in the morning they're doing their chores, but they're chanting together the glories of Krishna. W Źródle Wieczornej Przyjemności mamy opisy, jak gopi, które z rana zajmują się swoimi obowiązkami, cały czas zaabsorbowane są opowiadaniem chwał Kryszny. And they're enlivening each other, discussing about Krishna's pastimes. I ożywiają się wzajemnie, omawiając rozrywki Kryszny. This plan to devotional service is fully described in the Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, chapter 19. It is explained there that when the complete plant takes shelter under the lotus feet of the Supreme Lord, one becomes fully absorbed in love of God, when he cannot live even for a moment without being in contact with the Supreme Lord, just as a fish cannot live without water. In such a state, the devotee actually attains the transcendental qualities in contact with the Supreme Lord. Ta roślinka stopniowo, tak jak zwykła roślina, kwitnie ona i owocuje. A proces podlewania w postaci intonowania i słuchania jest kontynuowany. Ta roślinka służby oddania została dokładnie opisana w Chaitanya Charitamricie Madhya Lila, rozdział 19, gdzie jest powiedziane, że kiedy przyjmuje ona schronienie lotosowych stóp Kryszny, następuje wtedy całkowite pogrążenie się w miłości do Boga i osoba taka nawet przez moment nie może żyć w rozłące z Panem, tak jak ryba nie może żyć bez wody. Na takim etapie, w kontakcie z najwyższym Panem, wielbiciel rzeczywiście osiąga cechy transcendentalne. This is a very nice reference Prabhupada is giving us, Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, chapter 19. Please everyone read this, and when we meet again on Sunday, we can discuss some of the points there. Tutaj Flatopad wspomina o tym wspaniałym opisie z Madhya Lili, Chaitanya Charitamrita, rozdział 19. Także proszę, by wszyscy przeczytali ten 19 rozdział Madhya Lili, że jak następnym razem spotkamy się w niedzielę, to będziemy mogli to omówić.
The Srimad Bhagavatam is also full of such narrations about the relationship between the Supreme Lord and his devotees. Therefore, the Srimad Bhagavatam is very dear to the devotees, as stated in the Bhagavatam itself, 12, 13, 18. Srimad Bhagavatam Puranam Amalam Yad Vaishnavanam Priyam. In this narration, there is nothing about material activities, economic development, sense gratification, or liberation. Srimad Bhagavatam is the only narration in which the transcendental nature of the Supreme Lord and his devotees is fully described. Thus, the realized souls in Krishna consciousness take continued pleasure in hearing about such transcendental literatures, just as a young boy and girl take pleasure in association. Srimad Bhagavatam jest również przepełniony opisami związków pomiędzy Najwyższym Panem i jego wielbicielami. Dlatego, jak mówi o tym samo Bhagavatam, 12 kanto, 13 rozdział, 18 werset, Srimad Bhagavatam Puranam Amalam Yad Vaishnavanam Priyam. Jest ono bardzo drogie wszystkim wielbicielom Pana. Opisy te nie mają nic wspólnego z czynami materialnymi, zadowalaniem zmysłów czy wyzwoleniem. Srimad Bhagavatam jest jedyną narracją, która w pełni opisuje transcendentalną naturę Najwyższego Pana i jego wielbicieli. Dlatego też dusza zaangażowana w świadomości Kryszny czerpie niekończącą się przyjemność ze słuchania takiej literatury transcendentalnej, tak jak młody chłopiec i dziewczyna czerpią przyjemność obcowania ze sobą. So this example of a young boy and young girl taking pleasure in associating, it may surprise people, why are we talking about mundane attraction? Tutaj jest podany przykład tej atrakcji młodego chłopca i dziewczyny. Także możemy być zdziwieni, dlaczego tutaj jest użyte takie pospolite porównanie. But we are not afraid of discussing these things because we understand in the spiritual world that attraction is centered in Radha and Krishna. Ale nie boimy się omawiać tych rzeczy, gdyż wiemy, że w świecie duchowym ta atrakcja skupiona jest wokół Kryszny. In other words, we have the positive alternative to this mundane sex attraction. Innymi słowy, mamy pozytywną alternatywę dla tej pospolitej atrakcji seksualnej. Lord Chaitanya has given us this spiritual, you can say, sex descriptions there from of Radha and Krishna. I Pan Chaitanya daje nam opisy tych, moglibyśmy powiedzieć, tej seksualnej atrakcji pomiędzy Radą a Krishną. But quite frankly, the Christians or the Jews, they can't deal with this subject properly because they have no idea that this is going on in the spiritual world. Tak uczciwie mówiąc, to całkowicie przekracza poziomy zrozumienia chrześcijan czy Żydów, dlatego że oni w ogóle nie mogą zrozumieć, jak coś takiego może istnieć w świecie duchowym. And therefore, they fall victim to the mundane sexual attraction. Dlatego padają ofiarami takiej pospolitej atrakcji seksualnej. But we see the mundane sexual attraction is temporary and it's also full of inebrieties or impurities. Ale widzimy, że ta pospolita atrakcja seksualna jest nie tylko tymczasowa, ale też pełna różnych nieczystości. Therefore, we see it as a perverted reflection, not the pure reflection of the spiritual world. Dlatego widzimy, że jest to takie zniekształcone odbicie, nie jest to czystym odbiciem świata duchowego. Just like in the desert, there's no water, but it doesn't mean that there isn't such a thing as water. Tak jak na pustyni nie ma wody, ale to nie oznacza, że nie ma takiej rzeczy jak woda. So here in the material world, there's no real pleasure, but it doesn't mean that there isn't a place where pleasure exists. Więc to, że tu w materialnym świecie nie ma prawdziwej przyjemności, to nie oznacza, że nie ma takiego miejsca, w którym rzeczywista przyjemność istnieje. Well, we're going to read how Arjuna tells Krishna that he's pavitram, he's completely pure. So to enter into this rasa lila, we have to be completely pure, without any tinge of false ego. Ta wiedza o Krysznie jest pawitram, jest całkowicie czysta, więc żeby wejść do tych rozrywek Kryszny, takich jak taniec rasa, lila, to musimy być całkowicie wolni od wszelkich zanieczyszczeń materialnych. So this is our goal. We're following in the footsteps of the gopis in Vrindavan. I to jest naszym celem. Podążamy w ślady gopis z Vrindavan. We want to assist
in the conjugal affairs of Radha and Krishna. Chcemy uczestniczyć w miłosnych rozrywkach Rady i Kryszny. But to do that, we have to be completely pure, otherwise we're not allowed into that arena. Ale do tego musimy być całkowicie czyści. W przeciwnym wypadku nie będziemy mieli dostępu do tej areny. Therefore, Prabhupada is emphasizing on the point of qualifying ourselves by chanting Hare Krishna, Hare Krishna. Dlatego Śrila Prabhupada kładzie nacisk na ten punkt, że musimy zdobyć kwalifikację do tego poprzez intonowanie Hare Krishna, Hare Krishna. We saw when Śrila Prabhupada was leaving his body, he wanted 24-hour kirtan going on in his room. Widzieliśmy, jak Śrila Prabhupada odchodził ze swojego ciała, to chciałby 24-godzinny kirtan trwał w jego pokoju. He never said that this chanting is a nuisance, it's disturbing my rest. No, he liked to hear the glories of the holy name being chanted. Nigdy nie mówił, że to intonowanie jest zakłóceniem, czy przeszkadza jemu we śnie. Nie, on zawsze chciał, żeby te chwały były intonowane. And he would like to hear, he was still translating and speaking on the Srimad Bhagavatam, even in that condition. I nawet w tych warunkach, już tu przed opuszczeniem ciała, nadal tłumaczył Srimad Bhagavatam. Here Prabhupada is mentioning also the glories of Srimad Bhagavatam, how it's very dear to the devotees. Tutaj Śrila Prabhupada wspomina, jak te chwały Srimad Bhagavatam są bardzo drogie bhaktom. So that's very clear from the Prabhupada's life, how much time he spent in translating and writing his extensive purports to the Srimad Bhagavatam. I widzimy to na przykładzie życia Śrila Prabhupada, ile czasu on spędził na tłumaczenie i pisanie komentarzy do Srimad Bhagavatam. Here it's called Amala Purana, the pure literature. Jest ono tutaj nazwane Amala Purana, czystą literaturą. Tesham sarata yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogam tam yenamam upayanti te. To those who are consciously devoted to serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. Tym, którzy zawsze są mi oddani i z miłością mnie słuchą, ja daję inteligencję, która do mnie ich prowadzi. So Srila Prabhupada quoted this verse extensively. Śrila Prabhupada bardzo często cytował ten werset. And the key word is dadami buddhi. I give you the intelligence. I głównym słowem jest dadami buddhi. Ja daję inteligencję. This way, everyone can remain very humble. W ten sposób każdy może pozostać bardzo pokornym. Whereas the scholars become proud, oh, I learned so many this, I learned this, I learned that. But the devotee is always humble. Naukowcy są bardzo dumni, nauczyłem się tego, nauczyłem się tamtego, ale bhakta zawsze jest bardzo pokorny. Because he understands, whatever realization he has is simply by the mercy of the Supreme Lord. Gdyż rozumie, że jakiekolwiek realizacje ma, są jedynie wynikiem łaski Najwyższego Pana. So even one is a very advanced devotee, he thinks of himself as simply a servant of the servant. Więc nawet ktoś, kto jest bardzo zaawansowany bhaktą, myśli o sobie jako o słudze sługi. So this is real humility. And in that humble state, sometimes he becomes very bold and even angry. To jest prawdziwa pokora i na tym etapie prawdziwej pokory on czasem staje się bardzo taki odważny, czy nawet rozłoszczony. Just like a dog becomes angry if somebody is attacking his master. Tak jak pies złości się, gdy ktoś atakuje jego pana. So if someone speaks ill of the pure devotees or the Lord, then the Vaishnava has a right to become angry. Więc jeśli ktoś źle mówi o panu czy jego czystych bhaktach, to wielbiciel ma prawo się rozzłościć. So sometimes it's difficult for people to adjust those two things, how the devotee can be so bold and at the same time so humble. Także czasem ludzie mają problem ze zrozumieniem, jak bhakta może być jednocześnie tak odważny, a jednocześnie taki pokorny. How bold was Srila Prabhupada? He came to this country, nobody invited him to come. Jaki był odważny Śrila Prabhupada? Przyjechał do tego kraju, chociaż nikt go nie zaprosił.
And he started this movement just with the mercy of the Lord behind him. I rozpoczął ten ruch jedynie tak w oparciu o łaskę Pana. Because Krishna promises, the Dami Bhuti, I will give you whatever you require. Gdyż Krishna obiecuje, Dadami Budhi, dam ci cokolwiek potrzebujesz. I was telling a story how when Prabhupada came to Buffalo, I was a student in 1969. Opowiadałem tą historię, jak gdy Flatow Path przyjechał do Buffalo, ja byłem tam studentem. To było w 1969 roku. And there was another university on the other side of town, and we went there and had a program. Prabhupada came also. A po drugiej stronie miasta był tam inny uniwersytet, w którym mieliśmy program i tam przybył Śla Prabhupada. We had a nice program, we had the kirtan and then Prabhupada spoke. Mieliśmy taki piękny program, był kirtan i następnie Śla Prabhupada przemówił. Then there was one boy in the audience, Prabhupada asked for questions, so he said, yes, I have a question, why these people are going like paying obeisance with their head on the floor? Więc gdy Flatopad poprosił o pytania, to ten chłopiec zapytał, dlaczego ci wszyscy ludzie wokół ciebie tak bam, 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 kłaniają się głowami aż do podłogi. So I was sitting and the boy was behind me on the left. And when he spoke like that, I don't remember exactly what Prabhupada said, but I felt a bolt of energy flying over my left shoulder going right into this boy. Ten chłopiec siedział tak troszkę za mną, po lewej mojej stronie i ja już dokładnie nie pamiętam, co Flatopad powiedział, ale tak wyraźnie odczułem taką masywną energię, która przeleciała tuż nad moim lewym ramieniem. And he was angry. I Flatopad był wtedy zły. He didn't like that somebody was making fun of his disciples. Nie podobało się jemu to, że ktoś się naśmiewał z jego uczniów. And this boy was shocked. He was speechless. He didn't think that this old man can have that kind of potency. I ten chłopak, który zapytał, on zupełnie za nim mówił, nie spodziewał się, że taki starszy człowiek może mieć taką moc. So next morning, we were at the temple, which was on the other side of town, and I happened to look out, you know, 7 a.m, and this boy who Prabhupada blasted is across the street. I nasza świątynia była na drugiej stronie miasta, ale ja pamiętam, że na drugi dzień rano o 7 godzinie zobaczyłem tego chłopaka po drugiej stronie ulicy względem świątyni. And he's looking at the little house we had, and you can see his mind is thinking, what the hell was it that hit me last night? I on tak patrzył na ten mały budynek, który był wtedy świątynią i tak się zastanawiał, co to było, co tak mnie uderzyło wczoraj wieczór. Prabhupada was so powerful that he just penetrated this boy's false ego and he brought him to become a devotee. Flatopad był tak silny, że zupełnie rozwalił jego fałszywe ego i tak przyciągnął go, żeby sam stał się bhaktą. And he became a very important devotee. He was translating so many books from Sanskrit. He was a Sanskrit scholar. I on stał się bardzo ważnym baktą. Wiele książek przetłumaczył z sanskrytu, był takim naukowcem sanskrytu. Maybe some of you have read his books, he's translated. His name was Kushakrata. Może niektórzy z was czytali jego książki. On dostał na imię Kushakrata. Now he's left his body. I teraz opuścił swoje ciało. But the point I'm making is, Prabhupada was just like a fire. Ale chodzi mi o to, że Flatow Path był jak ogień. Hard as a thunderbolt or soft as a rose. Taki twardy jak piorun, ale jednocześnie miękki jak róża. So each of us has to learn that, how to be, when to be hard and when to be soft. I każdy z nas musi nauczyć się tego, kiedy być twardym, a kiedy miękkim. Because for preaching, we have to show sometimes our strong displeasure. W naszym nauczaniu czasem musimy okazać silne niezadowolenie. And at the other side, we have to be very soft and encourage those who are simple and innocent. A z drugiej strony, czasem musimy być bardzo miękcy, by zachęcić tych, którzy są prości i niewinni. Report. In this verse, the word Buddhi Yogam is very significant. We may remember that in the second chapter,
The Lord instructed Arjuna that, and said that he spoke to him so many things that he would instruct him in the way of Buddha Yoga. Now Buddha Yoga is explained. Buddha Yoga itself is action in Krishna consciousness. That is the highest intelligence. Buddhi means intelligence, and yoga means mystic activities or mystic elevation. When one tries to go back, going back to Godhead, and takes fully to Krishna consciousness and devotional service, his action is called Buddhi Yoga. Bardzo znaczące w tym wersecie słowo Buddhi Yoga. Możemy sobie przypomnieć, że w rozdziale drugim Pan, instruując Arjunę, podkreślił, iż przekazał mu wiele rzeczy i że nauczy go sposobem Buddhi Yogi. Teraz wytłumaczono, co to jest Buddhi Yoga. Sama Buddhi Yoga jest działaniem świadomości Kryszny i to jest najwyższą inteligencją. Buddhi oznacza inteligencję, a yogam oznacza czynności mistyczne albo rozwój mistyczny. Kiedy ktoś próbuje powrócić do domu z powrotem do Boga i w pełnej świadomości Kryszny zaczyna pełnić służbę oddania, wtedy jego działanie nazywane jest Buddhi Yogą. So this is the challenge for the devotees, for the preachers. We have to preach, but we have to do it in a proper way. Jest to wyzwaniem dla nauczających. Nauczający musi iść i nauczać, ale powinien to robić w odpowiedni sposób. Of course, Srila Prabhupada has made it easy for us because we can distribute his books. Oczywiście Srila Prabhupada uczynił to dla nas bardzo łatwym, gdyż możemy iść i rozprowadzać jego książki. But still we have to have understanding what's in the books. People will ask, oh, this is a nice book, but what's it about? Ale jednocześnie musimy sami zrozumieć, co w tych książkach jest. Ktoś może zapytać, o, to jest interesująca ta książka, ale o czym ona jest? But we have to be active in our devotional service. This is Buddha Yoga. Więc musimy być aktywni, czynni w naszej służbie oddania. To jest Buddhi Yoga. It's significant that Krishna spoke first to Arjuna, who was very much a man of action. Ważne jest to, że Krishna najpierw wypowiedział to do Arjuny, który był takim człowiekiem bardzo intensywnego działania. He wasn't sitting in a room just discussing philosophy, he was on the field. Nie siedział w pokoju, dyskutując na temat filozofii, był na polu. In other words, Buddha Yoga is a process by which one gets out of the entanglement of material world. The ultimate goal of progress is Krishna. People do not know this. Therefore, the association of devotees and a bona fide spiritual master are important. One should know that the goal is Krishna. And when the goal is assigned, then the path is slowly but progressively traversed. And the ultimate goal is achieved. Innymi słowy, Buddhi Yoga jest procesem, dzięki któremu można wydostać się z sidła tego materialnego świata. Ostatecznym celem postępu jest Krishna. Ludzie nie wiedzą o tym, dlatego tak ważne jest obcowanie z wielbicielami i bona fidemistwem duchowym. Należy wiedzieć, że celem jest Krishna i kiedy cel ten zostaje wyznaczony, wtedy ścieżka powoli, ale progresywnie jest pokonywana i ostateczny cel zostaje osiągnięty. Well, this is an important point. Paramgati means the ultimate goal. We should have to have a goal and then we'll see how we're getting closer to that goal. Także ten ostateczny cel, paramgati, należy wyznaczyć i obserwować, jak zbliżamy się do tego celu. Therefore, Bhagavad Gita, chapter 2, text 41, describes that the real intelligence should be one-pointed. Dlatego Bhagavad Gita w 41 wersecie drugiego rozdziału podkreśla, że ta inteligencja powinna być skupiona. So what is that one point is? We accept everything that will help us to become more Krishna conscious, and we reject everything that is detrimental to our advancement in Krishna consciousness. I czym jest to skupienie? Że przyjmujemy wszystko, co sprzyja służbie oddania, a odrzucamy wszystko, co nie sprzyja. So sometimes Prabhupada said it's like the blue sky, this Krishna consciousness, very clear for the simple. Także Srila Prabhupada powiedział, że tak jak błękitne niebo, ta świadomość Kryszny jest bardzo przejrzysta dla osób, które są proste. So again, we have to have the goal in, determined, paramgati, and then we have to
see how we're coming closer to that goal, then we'll be enlivened to come closer and closer. We'll remain enthusiastic. Także ten ostateczny cel Palamgati musi być jasno wyznaczony i wówczas musimy śledzić, jak zbliżamy się do tego celu i pozwoli to nam zachować entuzjazm. When a person knows the goal of life but is addicted to the fruits of activities, he's acting in karma yoga. When he knows the goal is Krishna, he takes pleasure in mental speculation to understand Krishna, he is acting in jnana yoga. And when he knows the goal and seeks Krishna completely in Krishna consciousness, in devotional service, he is acting in bhakti yoga or buddhi yoga, which is the complete yoga. This complete yoga is the highest perfectional stage of life. Kto zna cel życia, ale przywiązany jest do owoców swoich czynów, ten działa w karma jodze. Kiedy wie, iż celem jest Krishna, ale znajduje przyjemność w spekulacjach umysłowych, zamierzając w ten sposób poznać Krishnę, działa w jnana jodze. A jeśli zna cel i szuka Krishny całkowicie w świadomości Krishny poprzez służbę oddania, działa wtedy w bhakti jodze, czyli buddhi jodze, która jest jogą kompletną. Ta kompletna joga jest najwyższą doskonałością życia. So by some great good fortune, Bhagyavan Jeev, that we have connected with the authorized practice of Bhakti Yoga or Buddhi Yoga under the guidance of His Divine Grace, Srila Prabhupada. Więc dzięki pewnemu szczęściu, Bhagyavan Jeev, weszliśmy w kontakt z tą autoryzowaną osobą, która prowadzi nas na szczerce z powrotem do Boga. So this is a wonderful opportunity that we've been awarded or afforded, and if we miss this opportunity, it is a great shame. Jest to wspaniała sposobność, którą dostaliśmy. Jeśli stracimy ją, to będzie to wielkim wstydem. Prabhupada was always encouraging us that in this lifetime we can finish up our business and again qualify to have direct association with Krishna. Prabhupada zawsze zachęcał nas, że w tym życiu możemy tak wyzwolić się z tego materialnego świata i osiągnąć bezpośrednie towarzystwo Krishny. That will simply depend on our desire. A to zależy jedynie od naszego pragnienia. If we like the karma yogis, we want to have the fruit come in our hand, then the progress will be slow. Jeśli tak jak karma yogini będziemy chcieli rezultaty naszych działań mieć w swoich rękach, wówczas postęp będzie bardzo wolny. Therefore, we have to do everything for Krishna, and sometimes Krishna may make us completely poor, like he did to Srila Prabhupada. Dlatego musimy tak całkowicie powierzyć się w ręce Krishny i Krishna czasem może sprawić, że będziemy całkowicie biedni, tak jak zrobił to w Srila Prabhupadzie. Srila Prabhupada was thinking, I'm going to be a big businessman, and with the money I make, I'm going to preach very strongly. Srila Prabhupada myślał, że zostanie wielkim biznesmenem i za pomocą tych pieniędzy, które zarobi, będzie mógł bardzo nauczać. But Krishna had another idea, Prabhupada said. Ale tak jak Srila Prabhupada to powiedział, Krishna miał inny plan. So he took everything from me and sent me penniless to the Western world. Więc zabrał mi wszystko i tak bez grosza wysłał mnie w najgorsze miejsce na świecie. But if he was a karma yogi, he would have never given up that his business. Gdyby był karma yoginem, nigdy by nie porzucił swojego interesu. So we have to be prepared to do whatever Krishna wants. Musimy być gotowi, by zawsze robić to, czego Krishna chce. In the jnana yoga also, he's very much attached to his understanding and scholarship. A jnana yogin jest bardzo przywiązany do swojego zrozumienia i do nauki. There is a story of the Brahmin in South India who was illiterate, but Lord Chaitanya embraced him because he was a real pure devotee and crying by even looking at the picture of Krishna and Arjuna. Jest historia Brahmina z południowych Indiach, który chociaż był analfabetą, to jednak Pan Chaitanya go objął, gdyż on jedynie płakał, jedynie patrząc na obrazek Krishny. He said, I don't understand the words very much, but when I look at the picture of Krishna
and he's taking the position of a chariot driver for his devotee, Arjun, then the tears come to my eyes. I can't check them. On mówił, że ja nie słówka, to są napisane, ale gdy tak widzę, jak Krishna, on został woźnicą swojego wielbiciela Arjuny, to ja nie mogę się powstrzymać przed tym, by nie płakać. And when he spoke like that, Lord Chaitanya embraced him and he said, you have understood Bhagavad Gita. I gdy to powiedział, to Pan Chaitanya objął go i powiedział, ty zrozumiałeś Bhagavad Gita. Sarvabhauma Bhattacharya was the greatest scholar, but he had to come to understand that only by Lord Chaitanya's mercy that he could make progress in bhakti. Sarvabhauma Bhattacharya, chociaż był wielkim uczonym, to jednak musiał dojść do tego zrozumienia, że jedynie dzięki łasce Pana Chaitanyi może robić postęp w bhakti. Then he made so many prayers in glorification of Lord Chaitanya. I po zrozumieniu tego wyrecytował tak wiele modlitw gloryfikujących Pana Chaitanya. And one of the prayers he was describing how before meeting Lord Chaitanya he was eating the dry seed cakes and now he's relishing real pleasure of Krishna consciousness. I w jednej z tych modlitw powiedział, że przed spotkaniem Pana Chaitanyi on żywił się taką suchym pożywieniem, ale teraz jedynie po spotkaniu Pana Chaitanyi może tak naprawdę smakować świadomość Kryszny. They can take a seed and they press it very strongly or all the oil comes out. So the cake is left, but nobody will eat that. It won't be very relishable. To porównanie mówi o naszonach, z których wyciśnięty jest olej i to, co pozostaje, to już wcale nie jest smaczne i nikt nawet nie chciałby tego jeść. So here, the next paragraph, we can see how Krishna is so kind. Even if we're not so qualified, still, he'll help us from within. I z następnego akapitu znaczenia dowiadujemy się, że Krishna jest taki łaskawy, że nawet jeśli ktoś nie jest w pełni kwalifikowany, to Krishna pomoże mu z wewnątrz. Prabhupada is saying, a person may have a bona fide spiritual master and may be attached to a spiritual organization, but still, if he is not intelligent enough to make progress, then Krishna from within gives him instruction so that he may ultimately come to him without difficulty. The qualification is that a person always engages himself in Krishna consciousness with love and devotion and renders all kinds of service. Ktoś może mieć bona fide mistrza duchowego i może być związany z organizacją duchową, lecz jeśli nie jest wystarczająco inteligentny, aby uczynić postęp, wtedy Krishna udziela mu instrukcji od wewnątrz, tak aby ostatecznie mógł on bez trudu go osiągnąć. Wymaganą kwalifikacją jest ciągłe zaangażowanie w świadomość Krishny i pełnienie z miłością i oddaniem wszelkiego rodzaju słów. He should perform some kind of work for Krishna and that work should be done with love. If a devotee is not intelligent enough to make progress on the path of self-realization, but is sincere and devoted to the activities of devotional service, the Lord gives him a chance to make progress and ultimately attain to him. Osoba taka powinna wykonywać pewien rodzaj pracy dla Krishny i praca ta powinna być wykonywana z miłością. Jeśli wielbiciel nie jest wystarczająco inteligentny, aby uczynić postęp na ścieżce samorealizacji, ale jest szczery i oddany czynnością służby oddania, Pan daje mu szansę uczynienia postępu i ostatecznego osiągnięcia go. So this is an important point. He should perform some sort of work for Krishna and that work should be done with love. To jest bardzo ważny punkt, aby uczynić postęp na ścieżce samorealizacji, należy wykonywać pewnego rodzaju pracę i praca ta powinna być wykonywana z miłością. There's a story that Satsuru Maharaj tells in this regard. Jest taka historia, którą Satsuru Maharaj opowiada w związku z tym. In the early days he was Prabhupada's secretary and he would collect the recordings that Prabhupada had put into the dictaphone machine and then he would listen to them and type them out.
na wczesnym etapie ruchu świadomości Kryszny. On był sekretarzem Śla Prabhupada i brał on te taśmy, na których Śla Prabhupada nagrywał swoje tłumaczenia i słuchał ich i przepisywał je na maszynie. And then he would return the typed out manuscripts to Prabhupada and get a new tape every day. Oddawał te teksty Śla Prabhupadzie i codziennie dostawał następną taśmę. And Prabhupada would look over them to make sure that they weren't so any big mistake. I Śla Prabhupada przeglądał te przepisane teksty, sprawdzając, czy nie ma tam jakichś większych błędów. So one day Satsrup was doing that service and he was doing it kind of mechanically and Prabhupada could see that. I któregoś dnia, gdy wykonywał tą służbę, to wykonywał ją tak bardzo mechanicznie i Śla Prabhupada mógł to zobaczyć. So Prabhupada stopped him and he said, I'm staying up at night transcribing giving these purports and translating these verses because I want to please my spiritual master out of love for him. I Śla Prabhupada kiedyś mu powiedział, że ja do późna w nocy nie śpię, tłumaczą te wersety, piszą komentarze dla satysfakcji mojego mistrza duchowego, tak z powodu mojej miłości do niego. But similarly, you should do this work out of love, not mechanically. Więc podobnie ty powinieneś tą pracę wykonywać z miłością, a nie tak mechanicznie. So this is the key. I to jest kluczem. We're doing everything for love of Guru and Krishna. By robić wszystko z miłości do Guru i Krishna. Then it's accepted. Wówczas będzie to przyjęte. So the verse again. To those who are consciously devoted to serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. Przeczytam jeszcze raz ten werset. Tym, którzy zawsze są mi oddani i z miłością mi służą, ja daję inteligencję, która do mnie ich prowadzi. Any questions, comments? Są jakieś pytania bądź komentarze? Hare Krishna, Trivikram Osvaya Maharaj. It's Lakshmi Devidasi. Can I put you the question? Please. Okay, thank you. From one point of view, we should think about fruits we should not think about fruits and results in our material activity. But at the same time, my powinniśmy tak wykonywać naszą służbę oddania, nie myśląc o rezultatach jej, ale jednocześnie. But at the same time, we should think about results in our spiritual work. Is it correct? Jednocześnie powinniśmy myśleć o rezultatach naszej duchowej pracy. Is it correct that we should think about results when we pray, when we chant, and so on in our sadhana? Thank you in advance for your answer. Oczywiście jest właściwe zrozumienie, że pełniąc służbę oddania powinniśmy myśleć o tych duchowych rezultatach, jakie ona przyniesie. So the mistake you're making is you're separating material activities and spiritual activities, but Prabhupada wanted us to do everything for Krishna, and that's what Krishna requests also. Także błędem, jaki robi w tym myśleniu, jest to, że rozdziela na czynności materialne i czynności duchowe, ale Śla Prabhupada chciał, żeby wszystko było dla Krishna, także te tak zwane materialne czynności. Everything, all you do, all you eat, all you work, should be done as an offering to me, Yad Karoshi, Yad Jajanasi. Wszystko, co robisz, wszystko, co jest, wszystko, co dajesz w darze, powinno być ofiarą dla mnie. That was Arjuna's position. He dedicated everything to Krishna, and this is the program, how we can get out of the material world. Then there won't be any material activities. Tak była pozycja Arjuny. Wszystko, co on robił, robił dla Kryszny i wówczas na tym poziomie już nie ma żadnych materialnych czynności. So that may be that you may need help to how to understand that practically, because we are practical. Zrozumienie tego praktyczne może wymagać pomocy. My jesteśmy praktycznymi osobami. In other words, we have to maintain our body. Innymi słowy, musimy utrzymać swoje ciało. And our mental health.
musimy zadbać o nasze mentalne zdrowie. But we're saying that if you use your body fully in Krishna's service, then not automatically you'll find you're healthy and your mind is peaceful. Ale mówimy, że gdy całkowicie zaangażujesz się w służbę dla Kryszny, wówczas będziesz zdrowy, umysł będzie spokojny. So we don't want to make a distinction between material activities and spiritual activities. We want to make everything we do as a spiritual activity. Także nie chcemy tak rozróżniać między czynnością materialną a duchową. Chcemy, by wszystko, co robimy, było duchową czynnością. So this is what Prabhupada's goal, and this was is Krishna's instruction also. Taki był cel Prabhupada i taka była instrukcja Krishny. We have a right to maintain our health because just like we have a car, we want to get service from it, then we keep it in good working order. So similarly, our body, we're using it in Krishna's service, so naturally we want to keep it healthy and working nicely. Mamy prawo dbać o swoje zdrowie, tak jak gdy mamy samochód, to naturalnie chcemy wykonywać wszystkie czynności, które są potrzebne, żeby ten samochód był sprawny, oddawać go do naprawy i tak dalej. Więc podobnie, gdy służymy Krishnie tym ciałem, no to naturalnie chcemy, by ono było w dobrej kondycji. So we can think that this body is, I'm using it in Krishna's service, therefore it's valuable, but ultimately it's not my body and it'll be taken away from me. No matter what I do to try to keep it healthy, I have to die. Także możemy rozumieć, że to ciało jest takim instrumentem w służbie dla Kryszny i dlatego chcemy je utrzymywać w dobrej kondycji, ale ostatecznie rozumiemy, że bez względu na to, cokolwiek byśmy nie robili, będzie ono musiało umrzeć. In this way we can meditate on doing everything for Krishna. W ten sposób możemy medytować o robieniu wszystkiego dla Kryszny. I'd like to hear back from Lakshmi. Any response to my point? Także chciałbym, żeby Lakshmi powiedziała, czy coś ma do powiedzenia odnośnie tego, o czym mówiłem. Yes, okay, thank you very much, my dear Guru Maharaj, for your answer. I understand that we should do all things in spiritual and in material world, in material activity and thinking at the same time and thinking about Krishna. I understand this. Tak, dziękuję Guru Maharaj. Ja rozumiem, że wszystko powinniśmy wykonywać w służbie dla Kryszny i cały czas pamiętać o tym, że wszystko, co robimy, robimy dla Niego. Please explain me, should we think about results? For example, enlightenment, liberation and so on. Should we think about results when we do all these things? Okay. Thinking about Krishna. Ale proszę wyjaśnić, czy mamy myśleć o rezultatach tych rzeczy, które robimy w służbie dla Kryszny, takich jak oświecenie, czy wyzwolenie, czy tego typu rezultaty. The answer is yes. The answer is yes. We should think about the result, but the result is that we want to achieve is that Guru and Krishna are pleased with us. Tak, powinniśmy myśleć o rezultatach. Ale tych rezultatów, jakich chcemy, to jest to, by Krishna i Guru byli nas zadowoleni. Param gati, this is the highest goal. If Krishna is pleased with us, then we're successful. Param gati, to jest najwyższy cel. Jeśli Krishna jest nas zadowolony, to odnosimy sukces. So we have a goal. We want to see Krishna smile. Mamy cel. Tym celem jest, że chcemy zobaczyć uśmiech Krishny. We want to see Śrīla Prabhupāda happy with us. Chcemy, by Śrīla Prabhupāda był z nas szczęśliwy. I had that experience of doing something and Śrīla Prabhupāda was pleased and that, when I saw that he was pleased with me, that was the most ecstatic moment. Mam takie doświadczenia, kiedyś robiąc coś, zadowoliłem Śrīla Prabhupāda i widząc, jak on jest zadowolony, było najbardziej ekstatycznym momentem. So this is our param gati. We have a goal. We have a clear goal. We want to please Guru and Krishna. Więc to jest nasze param gati. Mamy jasny cel i tym celem jest, że chcemy zadowolić Guru i Krishna. And that we can see, if we can find out if they're pleased. I w ten sposób i możemy przekonać się, czy są oni zadowoleni.
This is our desired result. Therefore, we accept everything favorable for Krishna consciousness. We reject everything unfavorable. To jest nasz upragniony rezultat i dlatego przyjmujemy wszystko sprzyjające słowu oddanie i odrzucamy wszystko niesprzyjające. Any response, Mataji? Yes, thank you. I have understood. Thank you. Tak, dziękuję, rozumiałam. Any other questions? Jakieś inne pytania? This is an important point that Mataji is bringing up because Lakshmi, her name is, that it seems strange because we're used to, since time immemorial, thinking, what's my advantage? How I have to get the best position? And now we have to surrender and think, what will make someone else happy? To jest ważny punkt, który porusza tutaj Lakshmi Mataji, dlatego że jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia o rezultatach dla siebie, a tutaj nagle musimy myśleć, co sprawi, że inni będą szczęśliwi. So everyone struggles with this dilemma. Każdy zmaga się z tym dylematem. That was Arjuna's dilemma. How you're asking me to fight, but this won't be good for me. To także był dylemat Arjuny. Prosisz mnie, żebym walczył, ale to nie będzie dla mnie dobre. Better I should stop the fighting and go to the forest. Lepiej bym przestał walczyć i udał się do lasu. So many good people in the world would think, oh, that's a very good, noble person. He doesn't want to fight. He should let him alone, let him go to. Why is it Krishna encouraging him to fight? I wiele takich dobrych osób w świecie by myślało, że o to jest dobre, czego on chce. Należałoby mu zachęcić go w tym. Dlaczego Krishna zachęca go do walki? Therefore Krishna stopped and spoke Bhagavad Gita just to remove this doubt from Arjuna. Dlatego Krishna zatrzymał się i wypowiedział Bhagavad Gita, żeby uwolnić Arjuna od tej wątpliwości. So it requires faith that if I do everything for the Lord, I won't be the loser. I do tego potrzebna jest wiara, że gdy wszystko będę robił dla Pana, to nie stracę. So that faith is grows in association with devotees and having discussions like this. A ta wiara wzrasta w towarzystwie bhaktów i w prowadzeniu takich dyskusji. My faith increases and your faith increases, and this is why why Krishna emphasizes the importance of association. Jeśli rośnie moja wiara i rośnie twoja wiara, to dlatego właśnie Krishna podkreśla znaczenie tego towarzystwa. Okay, so we're coming again on Sunday. Także znowu spotkamy się w niedzielę. Please all be here. You're very enlivened to see so many participants. Proszę, bądźcie tutaj. Jestem bardzo ożywiony, widząc tylu uczestników. And to see Shivananda's moon-like face. Okay? I widząc twarz Trivikrama Maharaja, podobno do księżyca. Any questions? Jakieś pytania? We can leave then. Thank you very much. Możemy się za to rozstać. Dziękuję bardzo. Lord Krishna Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna.